Witam serdecznie, moi drodzy parafianie. Great Coyote z tej strony w grze Brumble the Mountain King. Nordycka saga z elementem dreszczyku, która może nam dostarczyć ciekawostek. Uli szuka swojej siostrzyczki. Oli znowu się spultał. Tak, tam jest ta lina, która nie wiem, gdzie ma być zaszepiona. Może wy mi pomożecie. Przepraszam, a co to teraz jest? Jak tu się wskakiwało? Bo się zapomniałem. Czasie. No i co? Czy też normalnie? OS. Stąd może, co? Nie stąd, tylko stąd. Miałby wskoczyć, a tu nie może. Dobra. Przecież wczoraj to skoczyłem. Oglądacie gameplay na PlayStation 5 4K HDR. A w ten sposób właśnie. Nie wiem teraz to, do czego ma być ta lina, słuchajcie. Bo na razie tak jakby nie można jej było, prawda, nigdzie zaczepić. Mi się wydaje, że może tu. Może tu. Może do tego, do tej myszki. Może jeszcze nie teraz. Po prostu może o to chodzi. Także no, świat jest tajemniczy, świat jest pełen niespodzianek i również stwarza nam multum problemów, nie? Chciałem tu wskoczyć do tej myszki, ale oczywiście zamiast do niej wskoczyć, to się spultałem. O! Świetnie, Ole. Dobra, a można było tutaj wejść do tej myszy, moim zdaniem. Bo było tam to z tym, ale jaki pomysł, to nie wiem. Dobra, trudno. To już nie teraz. O. Troll tutaj oczywiście łazi. A może lepiej biegnijmy. No, w jaki sposób mam tutaj przeskoczyć? Czy pobiec? O, nic nie widać. A, widać tyle, że tutaj spadłem, nie? Uwielbiam po prostu. Jednak, wiecie co, jedyne co w takich grach lubię, to kiedy można... A, po tym mchu też można iść, tak? Dobra. Który obrus resztki... O, tu jelonek tutaj po prostu wisi. Jednak lubię, kiedy jest blokada, że się nie spada, nie? Dla mnie to jest to bardzo duży handicap. Wiem, że dla was nie, bo wy jesteście najlepsi i wszystko robicie najlepiej, nigdy nie popełniacie błędów. Ale u mnie to jest inaczej zupełnie. Okej. Okay. Nie chciałbym tu wpaść do tej zupy, nie? Jednak chyba mnie lubisz, co? A ten troll wygląda jak przerośnięta świnia. Witam, trollu! Tak miało być, nie bójcie się. Mam być w klatce. Teraz tutaj trzeba tak, o. Bo nie wiem, czy tam, czy tu. On tu wszystkich zamyka do tych klatek. Albo... A, skakanie tak trochę nic nie daje. Teraz, poszli. Uuu! Trafiony, zatopiony. A, i się drzwiczki jeszcze otworzyły, jak w filmie science fiction. Można było tą mysz złapać. Mnie to trochę ciągle denerwuje. Lecimy na Szczecin Uli. O, opieńki? Mógłbyś zjeść. Tam się już cieszą, że uciekłem. Szyszki. Chociaż jedna zginęła z mojej ręki, czyli z mojego tyłka. Ała! No niech was... Ty, no gościu.
Trzeba szybciej po prostu robić, nie jest to takie łatwe. Dobra. Dobra. A jak on jednak... Dobra, dostał jeszcze jeden. Jest, dostał. O! O, tu jakiś bieduszek jest. To on się boi. One go atakowały, bieduszka, naszego olbrzyma. Lemus. Meet Lemus. Very special guy. All he longed for was a friend. His face scared him most. No ale przecież on nie ma strasznego wyrazu twarzy, że głupkowaty. No wiecie jak to jest, nie? Życie po prostu. Dobra, musimy sobie kawki trochę wypić, bo jest późno, słuchajcie. Odcinek nagrywam. Wolne dni są, bo jest weekend majowy. Nie wiem, kiedy go będziecie oglądać. Przepraszam za siorbanie z góry. Dobra. Przydałyby się jakieś fajne znajdźki, a żadnych znajdziek nie ma. Jeszcze ten olbrzym nam pomoże, zobaczycie. Tutaj coś będzie, bo się chyba... To albo się odbija światło, albo będzie... Tutaj znajdźka w postaci grzybka. Nie, to światło jest. Jakie ładne muchomory. Ale nie jedzcie, pamiętajcie. One nie są za dobre. Uli, gdzie twoja siostra? Czy już jest pokarmem dla zupkę troli? Idzie tam z tyłu. Nawet on, Ole, nie wie, że jest troll. Ale może światłem można go oślepić, co? Może tak być. Niestety. Jakie włosy długie ma. Ciekawe, czy mył. O kurde, nie jest za dobre. Zaświeć mu w oczy. Ole! Światło w oczy! O! Światło nosisz je w sobie. Chyba się nie udało trollowi nas zjeść. Pomiędzy 30 i 40 minut ten odcineczek też szykuje. Nie chcę, żeby to była za długa seria odcinkowa. Chociaż niewielu was ogląda, a komentarzy jak zwykle zero. To szkoda, po prostu wam powiem. Zawsze ta inter... Słuchajcie, czyli to jest tak jak we Władcy Pierścieni. Światło słoneczne zamienia trolle w kamień. Nic z niego nie zostało już, nie jest groźny. Chciał nas zjeść, ale zapomniał. Tak, że... Że światło słoneczne go masakruje. No i co z tego? Absolutely. Tak, jak gra nie przewidziała, to nie możesz tu wskoczyć, nie? O, nawet, zobaczcie. Bo chciałbym na kapelusz, ale nic z tego. Chyba muszę jednak przejść tutaj. Na ten mech i wtedy dopiero na kapelusz. O, ale nie, już nie można skoczyć, tylko tak. I teraz tak. I go. Uo! Znowu piękne kwiatki. Ale generalnie to się powtarza, nie? Nie zmieniają, bo te kwiatki to... Cicho, bo słyszę jej śpiew. Gnoma jest, tutaj widziałem za kamieniem. Chodź tu, gnomy. Uciekł. Pięknie, i znowu będzie parkour. Postaci niestety. O, tam ważka jest.
Już widzę parkour, nie? Znowu jezioro. Czy tam staw. O, ptice. Tylko mnie nie zjedzcie. O, fajnie, że uciekają, nie? Plumkasz se. Ładna melodyjka. O Boże, jeżyk z tym, zobaczcie. Z gnomem. No na zbliżeniu to już tak fajnie nie wygląda. Aha, my mamy coś złapać? Aha, że jeżyk będzie za tym szedł. Bo mu po prostu cały czas dajemy przynętę, nie? A czemu mam wrócić? No nie wiem, czy nie za głęboko tutaj. O, ryby, zobaczcie, nawet pływają, nie? Brawo, jeżyku, brawo! Przepłyniemy. Kabum! Idziemy. Na drugą stronę. I gnom. Te gnomy są fajne, bo są bardzo sympatyczne. Pozwalają nam też tutaj się pobawić troszkę. W naszym lasku. Ole, ole, gdzie jest twoja siostra? Tego nikt nie wie. O, a te kwiatki uciekają? Kto je tutaj wozi? A, to są jakieś te, zobaczcie. O, nasz olbrzymek tu jest. Hej! Hej, hej! Idziemy. Dziękuję. Miły olbrzymie. O, bo nie płacze znowu, coś tam pokaże. Nie może się dostać do taty, mamy albo dziadka. Pomóż mi, pomóż, Olie. Mhm. No w jaki sposób ja mam tu wejść? No nie mogę po prostu. Może jakoś tędy? Też nie, to muszę przejść pod tym. Tu chyba na brzeg i dopiero. No bo jakoś tutaj, no żeby przejść stąd. Nie myślicie, że to jest taka możliwość? O, oczywiście, że jest. Pewnie, że tak trzeba to zrobić. Idziemy, idziemy. Trzymaj równowagę, ulia, ule, ule. Do taty marsz. O Boże, jakieś punkty doświadczenia. Że oni oczu nie mają. Tak. O, co to się dzieje? Został zaczarowany melodią syrenki. Co za oszustkę. O, teraz wpadnie do wody. O.
Co ty znowu zrobiłaś, syrenko? O mojego chłopca zniszczyłaś. No i wpadł im do dziury. Ciemna dziura. Obraz L2 jest oświetlenie. Okej. Teraz mamy już typowo. Nie mówcie mi skąd wiedziałem, że tak trzeba skoczyć. Ale po prostu wiedziałem. Dobra. Co to wam przypomina? Bo mi przypomina Alone in the Dark. To nie tu. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Tu już nic więcej nie ma. Dobra. Aha, że to się niby w tym momencie udało się, dobra, buja się. Teraz idziemy tu. Okej. Tak jak nie widać, to za bardzo tego nie lubię. A nie, 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 chłopie, nie, ole, nie. Sorry. Sorry, bardzo mi przykro. I wszystko od początku? Nie, od tego momentu, dobra. O tyle dobrze. Fajny tutaj klimacik. Dobra. Idziemy, idziemy. Cały czas się oświetlamy, żeby nie spaść, żeby nie skupić. Chyba się tu nietoperze są. Trzeba uważać, żeby... Dobra, teraz spadniemy na dół. W którym momencie zeskoczyć, musimy wiedzieć. O Boże, choćby duszek. Aha, no świetnie, trzeba było poczekać, aż to podjedzie, no. Okej, okay. Aha, i znowu w tym samym momencie jestem, dobra. Nie. Uaa, za daleko, żebym skoczył, bo zbyt szybki rozbieg. O mój god, a musicie mieć ze mnie ubaw, co? Jedziesz, chłopie, jedziesz. Ubaw jest na cacy, kiedy powtarzam tę sekwencję. Mhm. Wcześniej trzeba było skoczyć znowu. Chyba. Kurczę, no co za... A może nie czekać, aż to zjedzie? Słuchajcie. Bo wtedy by się tu odbił i na tamto zrobił, nie? I teraz tu. Kurczę, jak to zrobić? Bo to trzeba na drugie wskoczyć.
Już generalnie mi się to nie podoba, nie? Bo trzeba poczekać, aż tutaj się spadnie. Nawet nie można tak, bo ja bym chciał na przykład, o, od razu tu na to spaść, ale takiej możliwości się nie daje to. O, widzicie? Nie da rady. Po prostu on tak jest gra zrobione, że nic z tego. Chyba jak to będzie podjeżdżało, to wtedy zejść. Ale to nie, wtedy nic nie zrobię, nie? Tak, w ten sposób, żeby po prostu nie... O! Już widzicie, o co chodzi, nie? Nie może... Trzeba stać na środku tego, bo to... One się ruszają, ale... Ale uderzy... Ale mi się udało w ostatnią chwilę teraz. Pytanie, w którą stronę teraz? Tu. Dawaj. Dobra, udało się. Spokojnie. Nie trafił w klatkę. Absolutna petarda, Ole. Myślę, że za to, jak skaczesz, to masz 5000 punktów doświadczenia zdobyłeś. O. Tam ktoś siedzi w tej klatce, nie? Jakiś jest po prostu biedak. Raczej niezbyt zadowolony z tego, że tutaj żeśmy to weszli teraz. Dobra, idziemy dalej. Wiem, że ciężko było uwolnić tego biedaka, ale cóż miałem zrobić? Przykro mi bardzo. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Uli będzie. O, zobaczcie tutaj jakieś ten troll i ludziki narysowane. Chyba czas, co? Tu spadniemy. Wyślim z jaskini. 24 minuty. O, znowu ten śpiew. O. Nie śpiew, tylko gra na dudach. O. Świetnie. Szybko. O kurczę, ale żeśmy się tu wpultali. A wy tak stoicie, to byście mogli coś pomóc, nie? Aby w błocie muszę łazić. O, też skamieniały troll widzę. Następny parkour. Przypomina mi to calineczkę. Pamiętacie taką bajkę?
psa. Oh my goodness, nie chcę ciebie. Szybciej! No ładnie, grubo teraz będzie. Nie wierzę, że wpadł tutaj. Ale jak miał tam... Dalej, jedziemy z koksem. To co, nie tu do brzegu, tylko tam? Jedziemy tam. A, wystarczy nie trafić na jedną dom. Moglibyście docenić moje wysiłki i dać jakiś komentarz albo feedback do tej gry. Nie, że ona jest jakaś tam trudna, tylko no jak człowiek po prostu, wiecie, nie ma jakby... sprawy w takich gierkach, no to potem się to tak kończy, nie? Weźcie tą po prostu syrenkę. Przerośniętą. No i przecież ja cały czas uciekam. Ze speedem, nie? Udało się. Przerośnięta syrenko. Uciekliśmy tobie. A, ona tam gra na skrzypkach. Trzeba tak szybko uważać, bo inaczej to po prostu nie ma szans. Czekajcie. Wow, ale dostał w twarz po prostu tą falą uderzeniową. No i teraz sobie wyobraźcie, że... No jak mam to teraz przejść, przepraszam. Wyobraźcie sobie, że... No właśnie, że teraz musicie to powtarzać od pierwszego tego. Świetnie. Ciekawe jak. Tutaj było to miejsce. Dobra. To trzeba poczekać na Camlot. Dobra. Spokojnie. Znowu trzeba poczekać na Camlot. A teraz będziemy od początku to powtarzali, nie? No wiadomo. Okej. No ale byłem za tym, no to nie fair było w tym momencie, gra oszukała. Widzicie to przecież, nie? Chyba się muszę nachylić. Bo inaczej tego nie widzę.
Tak, muszę się nachylić za tym. Dobra. To jeszcze trzeba patrzeć w drugą stronę, żeby te kabloty nas nie ten. Dobra, jak najszybciej. Dobre to jest, podoba mi się to. Czekajcie, poczekam aż zagra. Świetnie. Generalnie klasa światowa, Great Coyote. Nie, lepszej ubawy dawno nie miałem, słuchajcie, z tym czymś. Dobra, teraz się powinno udać, tak? Udało się, uff. Ale to jeszcze nie koniec chyba, tak? Dźwiękowej zabawy. Cicho, cicho. Aha, nie można po... O, ale dostałem w łeb i już. To tam blisko nie można podbić po prostu. Dobra, szybciutko, szybciutko. Dobra. Uważaj teraz tu. Tam? Znowu do wody. Dobra, woda to nie nasza, nie jest nasza zbytnia najlepsza, słuchajcie, sprawa. Syrenkę zostawiliśmy. Przerośniętą, z obrzydliwą, zgryźliwą. Znowu déjà vu. O, uwaga. O, jest książeczka. In his past life, Nacken was a simple man that loved playing it. To Nacken jest obrzydliwy. Frequently bully him. And the only soul that did not. Tak jest, i przemienił się. Tak jest, to nieźle. On nie jest za fajny. I zmienił się w to coś. Dobra. A ja chciałem posłuchać twojej muzyki. Natomiast, ponieważ jesteś nieprzyjemny, Nacken sraken, to mam cię gdzieś i tyle powiem na twój temat. Let's go. Hop. Ulia, co ty sądzisz o swojej siostrze? Hop. Także widzicie, głównie taka zręcznościówka się z tego dużo robi, nie? Platformówkowa bardzo mocno. Sądziłem, że to będzie troszeczkę inne, no ale cóż. Jest jak jest. Nie narzekajmy. Jeszcze był Nacken. Obrzydliwy. O, dobra, teraz jedziemy tu. Wolę spać. Tylko nie mogę się rozwalić, nie? Prawdopodobnie tak, że trzeba to dobrze. No i zrobiło się to, co się zrobiło, czyli wpadłem. Bo w ogóle coś można. Oła! Chłopcze! Dobra, na tym, jak zjedziemy z tego czegoś, to. To po prostu będzie starczyło, tylko to hamować nim.
dosyć... No, tutaj jest taki zdradliwy ten wodospad, nie? No to musimy zrobić tu, nie. I teraz bardziej tu, au! Ale mnie zniosło, chyba z prawej strony lepiej. Najgorsze, że... Słuchajcie, słabo, bo nie można hamować. Się tym steruje, nie? O! Właściwie tutaj... Sorry, nie widzieliście tego? Wyścig o złota... Złote buty wiśniaka. Teraz tak. Ała, blisko byłem. No, już wiem, o co tutaj chodzi. W jaki sposób z tym prądem trzeba płynąć, żeby się nie spartaczyć. Tu trzeba iść na tą stronę mocno. Tak. Mocno zarzuca, mocno zarzuca, słuchajcie. Bardzo bym powiedział, nawet mocno zarzuca. O, cicho i wodospad. To już nic z nas nie zostanie. Naken, przestań! Przecież uciekłem ci. A nie, wpadł ze mną tam na dół, czyli może się umrzeć, może ten Naken cały. Ale brudny jestem. Ule, umyj się. Słabo ci to wyszło. Naken i złotym trofką nawet. Naken się spultał. Ale teraz trzeba to ładnie przytrzymać, żeby go powstał. To Heavy Rain przypominało teraz. Tak, ładnie trzeba, żeby się przytrzymać. Ole, no dosyć. Aha, że idzie tak trochę, tak? To była ciężka walka z tym skrzypkiem. Myślałem, że to jest syrenka, ale to był po prostu skrzywiony psychicznie skrzypek, nie? I tyle. Alright. Chłopiec, już nie wiem, jak to jest, znowu w pasiastej piżamie się zrobił. Dobra, na tym słuchajcie, zakończymy, bo jest prawie 40 minut, a mówię, nie przedłużamy tego. Dajcie znać, jak się wam podobały moje rozbijanki w wodospadzie. Także ostro było, nie? До наступного.